3 lipca, 14 niedziela zwykła z Ewangelii Świętego Łukasza. Lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Radość. Moje imię zapisane w niebie. Konkretnie moje. Konkretnie twoje. Tylko jeszcze droga, żeby tam do tego nieba dojść. To mieszkanie czekaj. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Jezus przygotował nam to mieszkanie. Tutaj na ziemi daje nam GPS, nawigację do ręki. Daje nam Słowo Boże, daje nam sakramenty święte. Daje nam samego siebie, żeby poprowadzić nas właśnie do nieba. Konkretnie do twojego mieszkania, do twojego miejsca, domu, w którym zamieszkasz w Królestwie Niebieskim. On już to przygotował tam wszystko. To jest taka Boża deweloperka. On tam wszystko już umeblował dla ciebie. Będziesz czuł się cudownie, będziesz szczęśliwy. Tam nie, to nie jest w ogóle do porównania z tym, co będzie tu na ziemi. Tylko trzeba się tam dostać. Zobaczmy dzisiaj w Ewangelii, Pan Jezus posyła apostołów, 72. My nie znamy ich imion konkretnie. Nie wiemy, jak oni się nazywają. W tych 72 apostołach jest każdy z nas. Każdy z nas jest powołany do czegoś. Do życia w rodzinie, życia w samotności, w zakonie, w kapłaństwie, bycia biskupem, bycia pracownikiem naukowym, lekarzem, profesorem. Każdy z nas ma jakąś formę powołania. My cieszymy się oczywiście z tych sukcesów naszych zawodowych, czy nawet ja jako kapłan z moich sukcesów w duszpasterstwie, w kapłaństwie. Ale Jezus mówi, nie z tego się cieszcie, nie z tych czynów, które dokonujecie, ale bardziej się radujcie z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. To jest konkret. Kto czytał żywot Heleny Kowalskiej, świętej siostry Faustyny, to wie dobrze, że kiedy Helena udała się do zgromadzenia, aby ją przyjęto, przełożona i kazała pójść do gospodarza domu na górę, aby spytała się, czy ją chce przyjąć. Ona poszła przed Najświętszy Sakrament, przed tabernakulum i zapytała się Pana Jezusa, czy ją przyjmuje. Pan Jezus nie powiedział jej konkretnie, Helenka, ja tobie dam misję, będziesz sekretarką Bożego Miłosierdzia. Zostań w tym zakonie. Nie, on tego jej nie powiedział. Powiedział, jesteś w moim sercu. Moi kochani, my też dzisiaj tu na ziemi jesteśmy w sercu Pana Jezusa. Nie uciekajmy od tego serca. Nie pozwólmy wyrwać się z łóz serca Jezusowego, ale pozwólmy, aby to serce nas otuliło, aby Pan Jezus nas przytulił do siebie. I jako ten dobry przewodnik, ten, który nas weźmie za rękę, poprowadził nas właśnie do nieba, przed drzwi naszego mieszkania w niebie, otworzył nam to nasze mieszkanie, które przygotował, powiedział, zobacz, tu jest zapisane twoje imię. To będzie najpiękniejszy finisz, możemy powiedzieć, wynik naszego ziemskiego życia. Jeśli odziedziczymy to, co czeka nas w Królestwie Niebieskim. Na tę drogę do nieba, do swojego mieszkania w niebie, z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobrej niedzieli, do zobaczenia jutro.